Zatem stało się. Przed tobą stoi możliwość zdobycia olbrzymiej ilości pieniędzy. A jedyne, co musisz zrobić, to wziąć udział w kilku całkiem łatwych konkurencjach. Nie? No, raczej nie, ponieważ wszystkie konkurencje, w których weźmiesz udział, będą nieludzko trudne i być może nawet udział w nich przypłacisz swoim życiem. Cześć, ja jestem Mundar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym przygotowałem dla was luźną analizę wszystkich 6 gier w Squid Game celem udzielenia dość logicznej odpowiedzi na pytanie, czy przeżyłbyś w Squid Game. W każdej grze, w każdej konkurencji, czy może strach wziąłby górę, czy może stres zwyciężyłby nad tobą, bądź być może okazałbyś współczucie innym graczom. Nie wiem, wybór należy do ciebie. Moi drodzy, jeszcze nim zaczniemy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i strzelcie koniecznie kciuka w górę pod filmem, żeby mógł się on gdzieś tam dalej pozycjonować. Poprzedni film na temat Squid Game zdobył ponad 5000 kciuków w górę, więc postarajmy się powtórzyć ten wynik i wbijmy pod tym filmem 5500. Przynajmniej się postarajmy. Poza tym, jeżeli jesteś tutaj nowy, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Oczywiście z dzwoneczkiem, ponieważ dobijemy 100 tysięcy widzów do końca tego roku. A poza tym zauważyłem, iż ponad 70% moich widzów nie subskrybuje tego kanału, więc siłą rzeczy musimy czym prędzej zmienić tę statystykę. Tymczasem, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść odpowiedzi na pytanie, czy przeżyłbyś w Squid Game. Pierwsza konkurencja, w której weźmiesz udział, na pierwszy rzut oka wydaje się być dość prosta. Red light, green light, czy też zwyczajna Baba Jaga patrzy. Tyle, że z taką różnicą, iż jeżeli ruszysz się w nieodpowiednim momencie, zostaniesz odstrzelony, to znaczy wyeliminowany, na dobre. I już sam ten fakt sprawia, iż zwycięstwo w tej konkurencji jest praktycznie niemożliwe. A dlaczego? Bowiem zaczynacie. Wszyscy gracze nieskrępowanie idą naprzód, lecz po chwili słyszalne jest... I tak, teoretycznie w tym momencie powinieneś się nie ruszać, niemniej różnie to bywa. Przecież nie jeden gracz będzie postępował zbyt pochopnie i pośpiesznie, w co przypłaci później życiem, jeszcze zanim zorientuje się, co tak naprawdę zrobił. Wówczas wszyscy gracze będą świadkami tej okrutnej tragedii, więc z pewnością automatycznie zaczną uciekać, co również przypłacą swoim życiem. Natomiast ta garstka graczy, która stwierdziła, iż zostaje w miejscu, po zobaczeniu takiej rzezi z pewnością będzie w totalnym szoku. Zapewne z wszechobecnych nerwów ich ciała zaczną się trząść, a sami będą postępować niezwykle nerwowo, co także nie wpłynie za bardzo na ich korzyść. Pamiętając widok, który zobaczyło przed chwilą i jednocześnie wiedząc, iż przez cały czas są tak naprawdę na celowniku snajperów strzelających zewsząd, bowiem kiedy gracze będą stawiać każdy kolejny krok, siłą rzeczy przeżycie w tym miejscu jest praktycznie niemożliwe. Nawet jeżeli cały czas na swojej uwadze będziesz mieć wskazówki typu ukryj się w ciałach, albo schowaj się za większym graczem, czy nie patrz lalce w oczy, to i tak raczej będzie ciężko przeżyć, lecz skoro mówimy już o wszystkich grach z serialu, to załóżmy co bardziej optymistyczny scenariusz rodem z samego serialu. Zatem w samej grze 255 graczy zostało wyeliminowanych, więc ty wraz ze wszystkimi pozostałymi przechodzicie do kolejnej konkurencji. Czyli ta konkurencja na pierwszy rzut oka zdaje się być znacznie bezpieczniejsza od tej pierwszej, lecz na drugi bądź trzeci, jeżeli ktokolwiek ma tyle oczu, już taka bezpieczna nie będzie. Gracze ustawiają się w kilku kolejkach, a następnie dostają pudełko z ciastkiem w środku. Wówczas po jego otwarciu dochodzi do nich, iż tak naprawdę ustawili się w złej kolejce, ponieważ kształt, który mają wyciąć z ciastka, jest za trudny. Powodzenia! Zatem na całe to zadanie będziesz mieć mniej czasu niż na standardową kartkówkę w szkole, a przecież i tak 15 minut to naprawdę mało. Otóż tutaj będziesz mieć zaledwie 10. Tutaj zasady są równie niesprawiedliwe, co i na kartkówce, i w pierwszej konkurencji. Otóż każdy, nawet najmniejszy błąd, przypłacisz życiem, więc... Ała. Siłą rzeczy wykonywanie tak ciężkiego zadania, wraz z myślą, iż jeżeli pomylisz się choć troszeczkę, przypłacisz życiem, dodatkowo z martwym ciałem twojego dawnego zioma w pobliżu. I w internecie znalazłem kilka całkiem głupich wskazówek co do tego, jak wygrać tutaj i jak przeżyć drugą konkurencję. I wśród nich jest przykładowo, by ciastko lizać, by się nie rozpadło. Albo skupić się jak to tylko możliwe, choć
to drugie jest totalnie bez sensu, patrząc na to, w jak stresującej sytuacji się znajdziesz, zatem przejście przez to będzie tak trudne, jak przejście przez korytarz w szkole po schodach prawą stroną. Na parter, na przerwie. Jednak ponownie załóżmy pozytywny scenariusz, że przechodzisz dalej, w odróżnieniu do 79 innych graczy. Przechodząc do trzeciej konkurencji, jesteś zmuszony, by zebrać zespół 10 osób do konkurencji, o której szczegółach nie masz pojęcia. Zatem już na samym początku jesteś na straconej pozycji. Co jeżeli nie przepadasz za innym zawodnikiem, albo do końca nie wiesz, jakie umiejętności będą potrzebne tym razem. Zatem siłą rzeczy nawet na samym początku złe dobranie osób do gry sprawi, iż będzie stromo. Stromo, ponieważ grę, w którą będziesz pykać tym razem, będzie przeciąganie liny nad przepaścią. Warunki fizyczne zadecydują, kto tutaj wyjdzie zwycięsko i myślę, że siłą rzeczy jest tutaj mocne 50 na 50. Chyba że warunki fizyczne całych drużyn jako ogóły będą naprawdę mocno się różnić. Ponownie postarałem się znaleźć w internecie jakieś zasady przetrwania co do tej gry i między innymi mówią one o tym, by ustawić się mniej więcej w taki sposób, a nie w taki. Niby ma to zapewnić większą stabilizację, w wyniku czego wasza drużyna będzie stać niczym słup, a drużyna przeciwnika niczym znak. Niemniej ile w tym prawdy, nie wiem, chociaż wszelkie filmy na YouTube właśnie z tego typu konkurencji, tyle że minus przepaść, faktycznie pokazują, iż może być w tym trochę prawdy. Jednak zakładamy, iż to twój szczęśliwy dzień, a ty znalazłeś się w tej grupie, która ma więcej pary w łapie. Przeżywa 40 graczy razem z tobą. Kulki. Chyba najgorsza konkurencja. Na samym jej początku będziesz musiał odnaleźć dla siebie dogodnego partnera. I pamiętacie moje poprzednie porównania do typowej lekcji WF-u w szkole? No jeżeli nie znajdziesz sobie partnera, to... Oj, marny twój los. Tylko że z tą różnicą, że tym razem nie będziesz odbijał piłki od ściany, ani nie będziesz odbijał piłki od nauczyciela, a po prostu zostaniesz zabrany. Papa. Jednak załóżmy bardziej pozytywny scenariusz. Znajdujesz sobie swojego dobrego zioma i razem idziecie na grę naklepać innym drużyną. Lecz koniec końców chyba naklepiecie jeden drugiemu. Każda drużyna zostaje rozproszona po pewnym sąsiedztwie i każdej osobie zostaje dana saszetka z 10 kulkami. Jest jednak pewien malutki, maciupeńki haczyk. Główną zasadą gry jest to, byś odebrał wszystkie kuleczki swojemu ziomowi. Natomiast jeżeli ci się nie uda, powiedzmy, że odpadasz gry w nie najlepszych okolicznościach. Zatem siłą rzeczy przychodzisz tutaj po to, by skazać swojego ziomka na śmierć albo poświęcić się dla niego. Na wykonanie zadania masz 30 minut, a wygrywasz mając 20 kulek przed upłynięciem czasu. I tak tutaj znowu poszukałem pewnych wskazówek przetrwania, które głównie skupiają się na tym, byś oszukiwał. Ciężko. Zatem siłą rzeczy w tym położeniu za bardzo nie jestem w stanie zdecydować, jak duże szanse masz na przeżycie. Zwyczajnie wszystko będzie toczyć się na pojedynku umysłów. Siłą rzeczy, czy jesteś w stanie z zimną krwią zabić swojego przyjaciela, czy się dla niego poświęcić. A może zrobić coś zupełnie innego. Zasady są w twoich rękach. Pomalutku ty i pozostali gracze, którzy pozostali przy życiu, zbliżacie się do samego końca. Przed tobą dwie ostateczne konkurencje, w tym... No właśnie, co to może być? W tym momencie gracze muszą wybrać swój numer. Czy będą szli jako pierwsi, czy jako ostatni. Jak dobrze wiecie, zawsze ten, kto idzie pierwszy, ginie pierwszy, a ten, kto idzie ostatni, ginie pierwszy. Albo ostatni. No właśnie, tutaj najlepiej wziąć ostatni numer, więc siłą rzeczy, jeżeli pójdziesz jako ostatni, będziesz mieć największe szanse na przeżycie, chociaż jeżeli masz rozbombione ego i stwierdzisz, że musisz iść pierwszy, ewentualnie stwierdzisz, iż to ostatni ginie pierwszy i musisz iść po środku, marny twój los. Bowiem twoim zadaniem będzie przejście przez szklany most. Nic trudnego, co nie? No właśnie tak. Coś trudnego. Bowiem most ten jest na tyle wietrzną istotą, iż jeżeli postawisz zły krok, polecisz niziutko w przepaść. Zatem siłą rzeczy najważniejsze jest tutaj, by iść jako ostatni. Nie, ostatni nie zginie pierwszy, może zginąć później albo nie zginąć wcale, ponieważ przynajmniej przez chwilę będziesz dokładnie wiedział, jaki ruch wykonać.
Zatem siłą rzeczy chyba tutaj masz największe szanse na przeżycie, bowiem wystarczy tylko myśleć. Chociaż samo myślenie może być dość ciężkie. Kiedy wiesz, że możesz zginąć. No nie wiem, ciężko mi zadecydować. Lecz oczywiście my jesteśmy optymistami, więc przeżyłeś i przechodzisz do ostatniej konkurencji. No jednak nie do końca, bowiem jeżeli przejdziesz na sam koniec i uda ci się, finalnie jesteś szczęśliwy. Wygrałeś? No nie do końca, bo wszystkie pozostałe szklane podłoża eksplodują, a ty zostaniesz obsypany deszczem ostrych kawałków szkła. Co w przyszłości może poskutkować twoją śmiercią, lecz równie dobrze możesz zostać po prostu zranionym i troszeczkę zostać spowolnionym w trakcie ostatecznej konkurencji. Uhu, jakimś cudem udało ci się dojść aż tutaj. Jesteś w tej chwili o krok od wygrania olbrzymiej sumy pieniędzy. Przed tobą natomiast ostateczna konkurencja, tytułowe Squid Game. Na początek rzut monetą. Stoisz na obronie, czy może atakujesz? Niezależnie od tego, na co wypadnie, rozpoczyna się gra. Teraz walczysz tylko i wyłącznie o jedno. O życie. Twój przeciwnik musi zostać raz na zawsze wyeliminowany, byś ty mógł wreszcie wygrać. Kolokwialnie mówiąc, chyba jest to najprostsze ze wszystkich gier. Przynajmniej po części mi się tak wydaje, choć nie jestem pewien. Niemniej udaje ci się. Wygrywasz ponad 45 miliardów dolarów. Jesteś bogaty, jesteś spełniony. Udaje ci się. Wygrałeś życie, wygrałeś wszystko. Możesz zrobić teraz wszystko, co tylko zechcesz. Niemniej, najpierw chyba siłą rzeczy powinieneś pójść na terapię, ponieważ zobaczyłeś mnóstwo makabrycznych wydarzeń i snął rzeź. Na twoim sumieniu z pewnością znajduje się niejedno życie. Lecz jeżeli z upływem lat o tym wszystkim zapomnisz, to juhu, wygrałeś życie. 100%, możesz teraz zrobić wszystko, co zechcesz, bo masz maksymalny poziom postaci. Brawo ty. Jednak siłą rzeczy ogromne sumy pieniędzy i twoje olbrzymie możliwości raczej nie zrekompensują ogromnej zadrze na twojej psychice, która pozostanie po zwycięstwie we wszystkich grach. Lecz bądźmy szczerzy, chyba większość z nas okazałaby współczucie staruszkowi i dała mu wygrać. Bo to biedny staruszek. Ewentualnie odpadłaby już przy pierwszej możliwej okazji, ewentualnie przy drugiej, trzeciej raczej nie. No cóż, nie wiem, wy koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy wy przeżylibyście w Squid Game i jak byście to zrobili. Najlepszą koncepcję spośród wszystkich, które tutaj pozostawicie, przypnę tutaj w komentarzach, w sensie komentarz będzie przypięty i oczywiście zaserduszkuję, a także znajdzie się ona na mojej karcie społeczność w ramach swoistego wyróżnienia. Szczerze jestem mega ciekaw tego, co napiszecie. Tymczasem, moi drodzy, to już tyle byłoby w dzisiejszym materiale. Ja bardzo dziękuję za jego oglądanie. Strzel kciuka w górę pod tym filmem, zasubskrybuj ten kanał także z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, wyczekuj także tych następnych. Zapraszam także do mojego Discorda, Twittera i całą resztę, wszystkie linki w opisie. No i cóż, to już tyle w dzisiejszym filmie, do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie, mówi do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie, nawet w tej najsłabszej, najbardziej wijącej fejkiem na kilometr, zawsze, a raczej zazwyczaj jest ziarnko prawdy. Miłego dnia wam wszystkim, trzymajcie się ciepło, cześć!